Kiedyś było bardzo popularne takie rzucanie na ściany fajansu, porcelany, no, takich kawałków potłuczonych, po prostu no, już niepotrzebnych. I tutaj ktoś właśnie wykorzystał też taki pomysł. O, pan, który tutaj sprzedaje fajans, porcelanę. Jak to ładnie można stworzyć nowe dzieło i dać drugie życie tym kawałkom. Kawałkom porcelany, kawałkom fajansu. No. Takie dzieła te malarki malowały ręcznie. Ze specjalne szkoły. Jeszcze kawałeczek tutaj, zrobiony parapet. O, tutaj jest nawet jakieś nazwisko. Tak, malarka się podpisywała na danym wyrobie. O, pięknie.